Okej, to nie było aż tak bardzo znane miejsce, okej? Kojarzę, bo to jest bodajże przejście do Blight Town. Do którego też szczególnie mi się nie śpieszę. Mam nadzieję, że po prostu je ogarnę, zabiję tą halebną Quaglag i będę mógł wrócić. Znalazłem mojego drugiego przyjaciela, z którym naprawdę nie chciałem się witać. Okej, dobra, trudno. Raz się żyje, tak? Okej, dobra. To mogło pójść o wiele gorzej. Naprawdę, o wiele, 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 wiele. Wstawcie tutaj taką ilość wiele, jak chcecie, gorzej. Na górze z tego co kojarzę, coś jest, ale za diabła nie pamiętam, jak tam dotrzeć. Okej. Ta lokacja jest dość stresująca. Nie aż tak stresująca jak Blight Town, ale w dalszym ciągu pod tym względem nie jest jakaś... Nie jest jakaś szczególnie przodująca. Dobra. To ja do ciężkiej cholery jestem. A czy to są tereny... Bazyliszków. Tak. To są tereny bazyliszków. Okej, zaczniemy z tego od ciebie. Weź ty gało klepie. Nie wiem, po to zrobiłem bazyliszków, to jest zachęć od szczura! Odmawiam! Okej. Okay. Tak, w sumie to wyszedłem w całkiem niezłym miejscu. Czy tam mam jak się dostać? Trochę się boję, ale... Może dostałem się aż tak daleko bez... znaczy, przełożyć... z posiadaniem człowieczeństwa. Dobra, nieważne. Idę dalej. Cały czas obawiam się, że coś do mnie idzie. To jestem ty paranoi, la 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 la. Mogę zrobić tego szczura? Chyba nie. Muszę się go odstrzelić z łuku, ale czy chcę. O, super. Tylko tego mi kurde było brak. Running around, tarara, tarara. Dobra, ja go trafiłem. Dobra, to było nędzne. Ale i tak mogę go tak załatwić. Z reguły wymaga to trochę więcej kombinowania, ale... Ale okej. Nie powiem nie. Może dał mi kolczastą tarczę. Zobaczmy, co to za ciekawa rzecz. Fura, w dół gdzie ona jest. Kolczasta tarcza, proszę bardzo. Co my tu mamy? Nie, żeby była jakaś... tak, powoduje krwawienie. Tak, bardzo uprzejma rzecz. Dobra. Na razie uderzamy dalej. Aha, tak, to jest to miejsce, gdzie ostatnio zdechłem. Super. Dobre wspomnienia. All around. Więc tak, na początek zdejmę ciebie. Okej. Okay. Tak, gdzieś tutaj jest kolejne bydle.
Zmuszę je, żeby spadło. Jest, spadł. Okej. I teraz możemy go zaszlachtować. I've been working on a plasma, ta ta ra ta ta. Nie, w ogóle jak to się ścierło nazywa. Mówiąc szczerze, nie chcę wiedzieć, chcę, żeby zdechło. Jest jeszcze szczur. No to widzę, coś jeszcze jest. Powiedz mi, że nie. Chyba nie. Dobra. Nie będę się cieszył zawczasu, ale... Tutaj jest, jest kupiec. Chyba za tą kratą, ale na razie jeszcze tego... Nie, wszędzie tego szczura nie chcę się zimbować. To ten gościu z prawej. Tutaj jest wejście do Blighttown. Tak, żywica złotej sosny. To jest bardzo fajna rzecz, ale tak, on ma w ogóle kryształową broń, która jest pierdolnięta. No ale nie będę jej kupował, bo zdycha niestety szybko. Czy ja mogę u niego coś naprawić? Nie. Ale ma pancerz, jakiś hełm mędrca. To są całkiem fajne rzeczy z tego co kojarzę. Ale są... To jest z tego co kojarzę ciężka zbroja. Nie wiem czy to wezmę sobie trochę strzał kupię. Ich może... I... Myślę, że mam tych dużo raczej sporo w tym momencie, więc... Okej. Więc tak, ogólnie mogłem od niego kupić ten zestaw, bo jest nawet zabawny, ale... Ale szczęść to. Okej, okay, lecimy dalej. Gdzieś tu wkrótce chyba będzie już boss. Tak mi się coś niejasno wydaje. Oj, tak, jestem na poziomie nieco niżej, czyli bliżej do spotkania z istotą, która nazywa się, z tego co kojarzę, ziewającym smokiem. I nie należy to ani do przyjemnych, ani do prostych walk. Znaczy no... Git good niby, nie taka i będzie prosta, ale... Ale nie przypadam za tym miejscem. To jest chyba jedyna walka, w trakcie której byłem na tyle ostrożny ostatnio, że oba duchy, które przyzwałem do pomocy, w sensie tych dwóch NPC-ów, zdążyli zdechnąć. A w trakcie, kiedy napieprzałem ten tego bydlaka, unikałem tudzież ataków, oni po prostu pchali się tam do przodu i zdychali. No i nie poszło to, jak można łatwo się domyśleć, szczególnie gładko. Ale z drugiej strony jest to boss, którego byłem w stanie zrobić chyba za drugim czy za trzecim podejściem, więc nie jakoś szczególnie późno. Dzień dobry. Chodź, Soler! Jeszcze muszę wracać do Lautreka. Nie pamiętam, gdzie jest. O, tu jest Lautrek. Lautreka. Jesteśmy gotowi do tuczenia się z tym cholernym... Nie oszukujmy się. To poprzedna abominacja. Won. Dajcie mi mój cholerny miecz. No, powinno się nazywać cholerny miecz. Dziękuję. Okej, okay. Moja abominacja nie jest genialna, ale nie jest tragiczna. Idziemy tam, panowie. To będzie upierdliwe. To jest łepek. To jeszcze wygląda nawet sympatycznie. Jak taki no jaszczur. Ale na tym się niestety kończy. Reszta to jest Nightmare Fuel. Panowie, my stąd spadamy generalnie. I idziemy temu
Frenzlowi odpierdzielić oko. Okej. To jest pewnie wieźmieniaca, ale co? Nie, jednak nie. Okej. Bieg od boczku. Albo i nie. Przestań skakać, ty ma zarazu, zdychaj. Fuck! Nie. Trącony. To zawsze coś. Jedna trzecia, jedna czwarta, dwie piąte HP. Proszę się kajać, bardzo dobrze. Czemu on nic nie robi? Okej, okay. Teraz ja się jednego odsunę. Teraz muszę jakoś go zaatakować tak, żeby mnie zapierdzielił znowu. Okej, okay. To szybko. O-o. Chcę się zmywać. Aha, idzie po mnie. Dobra, spoko. Jeśli go trzeba wypali. Bardzo dobrze. Sytuacja podejdzie, świetnie. Okej, znowu tak klepnąłem. Też go klepnę? Nie, nie trafię go. A szlak. Boję się podać do niego tak po prostu przodu. Wyłaź tam tego cholera. A szlak. Nie dożygał, spoko. Teraz muszę jeszcze jakoś wykombinować, jak mu tutaj pierdzielnąć. Zaraz mi odegna tych, do moich przyjdu pasów. Okej. Okay. A propos. Au. Dobra, napiję się, bo jeżeli teraz mnie... Szlak, obu naraz mi wypędził. Niedobrze. Okej. Okay. No to zrobię jeszcze to. Nie zrobię. Mama! Kombinować trochę bardziej. Mi skasował obu przydupasów. Nie wiem, co on teraz robi. To fakt. Chyba się po prostu wystawia. Okej, dobra. Hop. Szlak by cię trafił. No, chociaż jeden cios muszę zadać. Zobaczmy, co zrobi teraz. Zadać cios ogonem, którego nie ma. No chodź! Nienawidzę tego paskudztwa. Chciałbyś. Jasno, będziesz żygał. I to nie tęczą. Okej, okay. Machnie łapą. Co teraz mogę zrobić, żeby on na chwilę mi się wystawił? O! Bydle mnie goni tyle. Mam na sobie łapą. Skoczy. Nie trafi, bardzo dobrze. Cholera, nie mogę go obejść, o, wreszcie. No nie! No zaszarżuj. Zrób coś. Amuse me! Wyżygaj się, nie? Cokolwiek. No właśnie.
No co by cię... Okej, kolejny cios. Nie chcę, nie chcę! O, szlak. Ma tak mało HP, że nie chcę po prostu ryzykować. Tak mi prawie trafił. Jestem za blisko celu, żeby teraz się poddać. Mamo! Okej, super. Wreszcie. I teraz unik wstecz! O, źle, bardzo źle, bardzo źle, turbo źle! Mamy! Nie mogę zadać tak po prostu od przodu, bo zaraz mi potrąci, będzie smutno. Czas się napić. Się znowu? To nie już mi dobrze przesiadło. Ja bym poszedł do lekarza w tym miejscu. Jeszcze jakieś dwa ciosy. Dajesz, dajesz! Co ty będziecie prawda? Zdychaj, ty pieprzony ścierwojadzie. O rany. Okej, dobra, rozejrzeć to jeszcze tylko troszkę. Tędy nigdzie się nie wlezę, tutaj jest jedna wielka dziura. Też mogę się nawet nic nie wiem, że tam umrzeć. Komu jeszcze gdzie były te zwłoki? Też nic nie ma, dobra. Teraz tak, ja pominąłem jedno przejście w tam w podziemiu wcześniej, tam gdzie zabiłem tych frajerów dwóch. I poszedłem dalej w stronę głębi. I będę musiał się tam, chyba tam wrócić. A tak, to początek zmienię zestaw broni na trochę bardziej bezpieczny. Tak, bolterska tarcza. Biwa, stabilność. Teraz tak, pewnie nie wrócę normalnie on drogą. Nie, nie mam jak. Bo gdzie jednym miejscu się tam spada. Szlak. Będę musiał użyć kości, wynosi do domu. No później to się to blightą. No to by chodziło. Dobra, no to jazda. I teraz mogę się levelnąć.